Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Konradowicz, to jest kolejny najmłodszy odcinek Symulatora Imports. No. Zapraszam was na myślenia, do obejrzenia tego nowego, pamiętam, do zostawienia suba na kanale, tak aby ten czerwony przycisk stał się szary oraz zostawienia dzwoneczka na lepszych powiadomień podczas filmu. Zapomniałem wyciszyć telefon normalny. Do nas nie spotkamy. To ludzie wahają się stanowisko do odprawy. Nie mogli z tego skorzystać. Wszyscy do tego jednego się wahają. Cóż. Przytoczyłem zaawansowaną inteligencję, widzę jak na parkingach. Teraz zresztą swoją drogą są puste. Nie wiem, to pewnie mamy co tu się w tym linii, no ale jest okej. Nie wiem, no jakieś zaciekłe to zatysfać, ale mam nadzieję, że prędzej czy później się poprawi. Tym momencie zrobimy średnie i duże stanowisko. Tak, bo to jest plan na dzisiejszy odcinek. Zaczynam tutaj jak najbardziej mogę minimalistycznie. Bo no niestety... Stećmy na razie o na taką część tego. Oczywiście sobie mogę wziąć teraz, nie wiem, koleczki, chyba nawet nie. Nie zrobimy, wiecie? Weźmiemy, o. No to niższym oprocentowaniem. No nie, że chcesz, to nie wiadomo czego. W sumie co wydamy na budowanie takiego kawałka fundamentu. O. Już budowałem rękawy, nie. Ale ja chcę to mądrze z tymi domami planować. Na razie rozbudowujemy tą Turenkow i tutaj zbudujemy rękaw. Wejście ma tutaj w tym miejscu. Oczywiście podnam do czatu. Załączyć już, gdzie się znajduję. Tej ściany tu nie będzie. Tej zresztą tak samo. Tutaj ja rozumiem, że to była na oszczędna ściana. Budujmy jednak jeszcze ten kawałek. W sumie radzą dobrze, na razie to trochę jest zapór na urządzenie. Mam nadzieję, że to się rozwiąże. Jak tam projekty? Ja zapuściłem nowe. O. Dobra,
Zapominawcze sytuacje awaryjne. Dobra, tak się coś trzeba zrobić. To jest ok, to jest ok, tutaj też jest. No w ogóle spełniłem mowę. Najlepszy. Tutaj no. Malanger Jovela. Proszę. Jak tutaj wyglądamy na rzecz. Teraz zajdzie tutaj komunicze, że to jeszcze będzie wchodzić w skład. Więc na lotnisko wejście będzie oczywiście. Międzynarodowym, nie? No to tak, to jest kiedyś. To nie. Biurka, personel. Szukam drzwi oczywiście. Żebyś ty nie pomyślała to. Drzwi. To będą stałe drzwi. Widziałem w ogóle, jak się to coś jest wielkie. To będzie ogromny terminal, jak to jest. To się coś. To jest sama ta dolna część, to jest podwójność tego. Co tu mamy ustawione. To ma w największości sklep. No ale to jest chyba szersze, to ile to ma ze ciekawości? 8, no to będzie miał 10. Będzie szersze. Czemu ty? Nałóż? Nałóż się zaczyna? Z niewiadomych przyczyn. Może to przestanę, ale no wątpię, no przecież to nie ma niewiadomo jakiś człowiek. Czemu ci są opóźnieni? A, bo oczywiście na ładunek bagażu czekałem, którego nigdy nie dostanę. Oczywista oczywistość. Go nigdy nie dostaję. Z którym to jest połączone? Dobra, połączmy z tym. Z mniej metra. Może będzie lepiej funkcjonować, a tymczasem już 500 dolarów się narobiliśmy na własnym rękę. Jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem. Pytanie, czemu to zostawiłem taką dużą przestrzeń? Będzie jeszcze jedna linia Persiwayu wyszła, najprawdopodobniej. Specjalnie dlatego zostawiłem to ile tego miejsca jak zostawiłem, bo już nie pamiętam od ostatniego razu. 6. No trochę dużo, no ale dobrze. 5 i 6 daje 11. Więc no może i tam coś mądrze umiejscowimy. Tymczasem może wybudujemy to tutaj na końcu też. Tak. Żeby już było idealnie zaplanowane. Nawet tutaj tych klimatyzatorów, elementów, na tym dachu. Dobrze, a my jak już tu mamy umiejscowe na drzwi.
Czyli tu gdzieś będą kontrole bezpieczeństwa. Tu on. Tego elementu. Wyznaczamy strefę bezpieczną. Ścinka do jego wrażenia. Bucica, no jeszcze kawałeczek sobie zaznaczymy. Zobaczymy, co to z tego wyjdzie zaraz. I widać, idziemy na ilość, tak. I teraz robimy tą część funkcjonalną. Ja tu mamy to, więc to będzie tu. To ma być międzynarodówka. Tak, międzynarodówka. Tu będą duże samoloty. Dobra, skoro to ma być tak, to montujemy to jeszcze C2. To będzie szła ściana. Czemu to będzie szła ściana? No, z pewnych powodów. Że to już będzie kolejna część terminala narodowa. Wejście. Mamy podwójnie. I tutaj też zrobimy podwójnie. W takim razie. To również pociągniemy ścianę. I teraz, żeby pasażerowie nie myśleli, że to już jest wszystko. Musi przekroczyć strefę międzynarodową. Chodzi co coś dać mi na. Dobra, jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy i ósmy. Tak.
I pyk. Nie, jeszcze nie tak. Jak mi się trafa chleniona? I czy trzeba? Dobra. Tu mamy oczywiście ścianę. Pięknie. Tu będzie coś takiego. Jeszcze do strefy międzynarodowa. Będzie przedłużona. Jeszcze daleko, daleko, daleko. Wczytaj się tylko. O. Jest International Dom. Dobrze. Więc mamy póki co pewien zalążek wykonany. Zaczęliśmy tracić? Nie, myślę. Nieźle na razie tutaj się wyrabiają, co to jest w ogóle. Boeing 757. Duże te samoloty są. Jak nasza satysfakcja? O, już nic nie jest na czerwono, wszystko się zielone porobi. Dobrze jest, oczywiście więcej lotów nie jesteśmy w stanie przyjąć. Mówię się, trzeba coś tam. Dajemy 60, teraz 80. Chociaż ba się strasznie, że się nie wyrobię z jednym i potem następne też się zaczną bać. No jak ten, co też nie było opóźnione, ale właściwie nie było. Nie też jest opóźnione, czemu go nie rozpoczęto w Orlingu? Czemu go nie rozpoczęto, bo tu jeszcze nikogo nie ma. A teraz ukończono. Nie zatankowali go jeszcze wtedy? No zacznę. Samoloty na tym stanowisku już są opóźnione. No to robimy do tej takie samoobsługowe. Zobaczymy, co to sobie wejdzie. Miejsce numer 20, co się dzieje? Budę się nie zajęli. No co to ma być? Co mało chyba jest. No, pracowników jest wystarczająco. No, to jest ten. Milion to nie. No, ze dwa jeszcze na czeka jeden. Proszę. No zaraz mi stan 10, jasne. Muszę wybudować to samo obsługowe, to już będzie dobrze. Niech tu im idzie budowa terminala. A, wyśmienić. Dobrze, ale mieliśmy pomyśleć o części użytkowej tej. Tak, to już dalej tylko będzie ciągnięta ta połowa.
Szczerze mówiąc, myślę, że to było dobrze. Mianowicie chodzi tu o brodzi serwisowe. W sumie to jest rzeczy, w której nie pomyślałem. Serwis. Nie droga do kupowania, że to serwisowa. Serio, to by to musiało być aż o tyle skrócone, aż to by 3 kwiatki. To wytrzyma. Teraz to nie sprawdzam. A no ja już wiem. Dobra, ja już wiem, czy masz tyle zostawionych dużo przestrzeni. Wiemy, że tu jest piach. Okej. Wiemy, że tutaj też jest piach. Teraz co tu jest? Połączone z taką drogą betonową. Co to przejeżdżało? Serio, ja? Gdzie ja mam teraz? A ja idzie, bo zapisuję. No jak to? Teraz tu. O. I tutaj tak. Tak. Okej. To idzie sobie drogę. Punkt kontrolny. No super, no to trzeba oddalić. Tak. Już to zaczyna wychodzić.